Cześć, dzień dobry, witamy dzisiaj Aliję. Cześć. Bardzo się cieszę na tą rozmowę, nie mogę się doczekać i przedstawię może na początek Aliję, chociaż no, pewnie wszyscy ją znacie, ale jest co powiedzieć tutaj o niej. Alija jest profesjonalną tancerką i instruktorką tańca orientalnego. Bardzo dużo uczy i sędziuje na polskich festiwalach, zagranicznych festiwalach, na całym świecie. Bardzo aktywnie tutaj działa. Organizuje też wydarzenie, bardzo duży festiwal w Warszawie, Dance Weekend, który też pewnie znacie. I też w tym roku, znaczy w przyszłym roku będzie organizować kolejny festiwal, ale o tym też porozmawiamy później ze szczegółami. Alija jest też założycielką Alija Fashion, tak? Czyli projektuje i szyje stroje. Stroje taneczne, oczywiście. Jest trenerką Alia Team, czyli swoich super uczennic, o których też będziemy rozmawiać dzisiaj, a także pomysłodawczynią Belly Stream TV, czyli nie wiem, serwisu online z lekcjami Tak. online, po prostu z różnymi nauczycielami. No, więc tyle najważniejszych. Czy jeszcze coś No, chyba zapomniałam o tak. czymś? Dobra, no to mamy to przedstawienie, to może zacznę od początku. I tak, powiem jeszcze jedną rzecz, że Alija przyjechała do Polski z Białorusi, tak? I Tak. tam z tego, co widziałam, też aktywnie działałaś, ale nie zagłębiałam się aż tak, dlatego jestem bardzo ciekawa, co tam się w ogóle działo i jak ty zaczęłaś swoją przygodę z belly dancem. I na jakim etapie też jakby wyjechałaś z Białorusi, czy już tam miałaś jakieś sukcesy, jakbyś nam o tym opowiedziała? Tak, no ja nie wiem, czy ty znasz taki serial Klon. Tak. No, bo większość z nas jakby zaczęła kiedyś tam dawno od tego serialu. Ja dokładnie też jakby zaczęłam w ogóle belly dance od tego serialu. Ale był taki problem, że ja sama jestem z Białorusi, z miasta Gomel, i u nas jakby nie było takich tak żadnych szkół, ja po prostu nie wiedziała o tym stylu w ogóle nic. I jakoś tak wyszło, że jak była na studiach, na pierwszym tym kursie, to po prostu znalazło jakby dziewczynę, która prowadziła zajęcia. I nas była grupa, dwie osoby. Ale to było bardzo ciężko, ja płakałam, bo no, było bolesne to, bo ty nie widzisz siebie w lustro, nie możesz nic i od ciebie jeszcze coś tam potrzebują. I kiedy my już dołączyli się do zespołu, to wyszło tak, że ona po prostu powiedziała, że dobrze, za 2 miesiące jedziemy na mistrzostwa Białorusi. I jakby my musieli być i nauczyć się wszystkich tańców, jakby, no oczywiście my tam w ostatnich rządach byli, ale jakby szybko to wszystko poszło. I jakby ja nie mogę powiedzieć, że jakoś miała tak długo uczyła się, tam chodziła do szkoły orientalnej na zajęcia. Nie, jakoś szybko, tak szybko wszystko poszło i ja już była od razu w tym zespole, my zaczęli jeździć, występować i ja też zaczęła jakby spróbować solowo. Ale ja jakby nie mam takiego historii z doświadczeniem konkursowym, bo mnie wyszło tak, że ja chyba tylko z rok pojeździła tam na kilka konkursów i też pracowała ze swoją instruktorką i zaczęła pracować z instruktorem z Egiptu, który wtedy mieszkał na Białorusi. I on ze mną pracował nad folklorem. Kto to Szabino? był? Powiedz. Ahmed Said. A, wow. Naszego? Tak. No, i on po prostu, i on zawsze był jurorem na naszych tam festiwalach na Białorusi, i on mi powiedział, że jakby nawet nie mnie, to był mistrzostwo Białorusi, coś takiego, bo my mamy 2 razy na rok tam te mistrzostwa. I on był po prostu w wolnej chwili był z moim mężem, tam coś oni tam wygadali, gadali, gadali, i on powiedział, że my musimy jechać za granicę spróbować gdzieś sobie tam, no jakby, żeby ja zaczęła tam spróbować tańczyć. I jakby z jego pomogą, tak powiemy, po prostu, że on po prostu powiedział, że no dawaj, spróbuj. I wtedy jakby ja już zaczęła tak spróbować, szukała festiwali, i pierwszy mój festiwal to był jakby, ta moja taneczna kariera zaczęła się od Paryżu, bo ja tam pojechała na festiwal do Paryżu. No i na Białorusi ja tylko chyba tak z rok potańczyła na różnych konkursach i nie mam aż tam tyle medalów, kubków swoich solowych, bo ja zaczęła prowadzić szkołę, jakby zajęcia, a zaczęła z tego, że ja sama uczyła się na
nauczyciela języka białoruskiego. I jakby po prostu mnie dużo moich koleżanek z mojej grupy zachcieli, że o, dawaj może jakieś tam dla zabawki, taniec, taniec, taniec. No i jakby u nas był taki jakby klub studencki, gdzie też dużo ludzi tam prowadzili różne zajęcia i po prostu no, mnie zaakceptowali, żeby ja tam też jak nauczyciel tego klubu, tak powiem, prowadziła te zajęcia przy uniwersytecie. I ja tak zaczęłam, i moja instruktorka bardzo w tym mnie wspierała. Ona powiedziała, że no tak, dobrze, dawaj, oczywiście, na mnie bardzo dużo pomagała. I ja tak zaczęłam prowadzić swoje grupy i otworzyła jakby grupę najpierw taką jakby ze swoimi koleżankami, ale później tam już z dziećmi jakby... Po prostu nasza szkoła, w której była, to szkoła nazywa się Roxalana. Ona po prostu rosła bardzo, bardzo jakby szybko i u nas już było kilka jakby takich szkół po całym mieście i no, jednej ja pracowałam i zatem ja już zaczęła jakby prowadzić swoich uczennic na konkurs, jakby ich trenować bardziej, bo sama ja występowała, ale jakby już tak bardziej mnie było ciekawe z ludźmi pracować i jakby z tego, co mamy jakby chwalić się, żeby tymi medalami, pucharami, to bardziej jakby nie ja sama, a moja szkoła. Bo ja tak sama nie za bardzo występowała, bo po tym Paryżu, jak ja pojechała do Paryżu, to był festiwal Cairo by Night. On już teraz jego nie O, ma. nie No. wiedziałam, żeby. Ale był taki mega popularny, mega fajny, taki duży, tam było tak dużo naszych takich znanych tancerek, gwiazd tańca orientalnego i jeden z takich jakby no, głównych jurorów tam był Mogi Dawi. I on jakraz ocenił moją kategorię. Ja tam wygrała chyba trzecie miejsce, już tak, nie, chyba trzecie miejsce. I wtedy, jak tak zaczęło się tak rozkręcać się po prostu ten, jakby, no, kariera moja, tak powiem, że mnie zaczęli zapraszać już na występować najpierw na gali. I ja po prostu tak, chyba po Paryżu, ja tylko byłam jeszcze na jednym konkursu i w Holandii, i więcej nie. I już zatem po prostu zaczęła jeździć, tak występować najpierw jako na gali, jak gość, no a później już tam jako jurorka, no i już tam warsztaty, tak poszło. Po prostu No, jakoś tak. ciekawe, ale to się zaczęło zanim się przeprowadziłaś do Polski? Nie, to jeszcze wcześniej, bo ja najpierw mieszkała na Litwie. Jakby ja zaczęła na Białorusi, kiedy ja mieszkała, to mnie zaczęli zapraszać. Ja jeździła do Ukrainy tam kilka razy, tam prowadziła warsztaty, występowała, bo ja już miała swoją grupę i my z nimi jeździli. Ale później po tym Paryżu jakby my pomyśleli, że ja chcę po prostu jakby swoim głównym celem jakby związać życie z tańcem. O to chodziło mnie. Bo chciała być nauczycielem języka białoruskiego w żaden sposób. I to no, tak postanowiliśmy, że pojedziemy po prostu z Białorusi z mężem, bo mąż też z Białorusi i my tak jakoś tak no, pomyśleli, gdzie jechać, pytanie, tak? Bo też wtedy to nie było tak łatwo, że można było pojechać. I my pojechali najpierw do Litwy, tam mieszkali gdzie tak z pół roku i w sumie nam tam bardzo podobało się. Ja tam pracowała w szkole, takiej no, zwykłej szkole, tylko tam w tej szkole prowadziła zajęcie. I miała była bardzo duża grupa dzieci i jakby tam wszystko było okej, okay, tylko zatem nasi kolegi z Białorusi powiedzieli, a dawajcie do Polski, bo my idziemy do Polski, będzie fajnie razem wszyscy. No, my nawet nie wiedzieli nic o Polsce, tutaj nigdy nie byli, po prostu od razu tak przyjechali. No i tutaj już, ja już tutaj jak przyjechała tutaj, już mnie trochę już znali, że ja jestem tam z Białorusi, że jestem instruktorką, tam tancerką, już trochę jakby miała tego. Ale tutaj już zaczęła jakby też od zera No prawie. właśnie, no właśnie. I to o to też chcę zapytać, no bo to przyjeżdżasz, to musi być bardzo trudne, tak? Nawet pewnie języka nie znałaś. I nagle dzień dobry, jestem Alia i ja Tak. tutaj przesuńcie się, będę razem z wami teraz tutaj tworzyć belly dance. No, Jak to bo było w ogóle? to no w ogóle ja myślałam, że tak, bo ja nic nie wiedziała o polskim belly dance, co, jak tutaj jest jakby community, to wszystko nic, bo ja myślałam, że tam tutaj jest jak na Białorusi, bo my mamy bardzo wielką community i także na przykład nie ma takiego, że konkurencja między szkołami. No, oczywiście ona jest, ale nie ma takiego, że wiesz, takiego ostrego, że zawsze jak ktoś coś robi, jakoś tam galu, warsztaty, wszyscy między sobą chodzą, zapraszają, jakby to jest okej. Okay. U nas zawsze jakby tak było mega, mega tak, no, tradycyjnie. I zawsze ja myślałam, że tutaj będzie tak samo, bo ja nie wiedziałam, że tutaj nie jest tylko aż duże taka community tego, że tutaj jest
że tutaj nie ma tak za dużo belly dance'u na ten moment, kiedy to było 8 lat temu. I ja tak po prostu pomyślałam, że no dobra, jak my na Białorusi mamy tam dzieci, juniorów, juwenalów, tak, dorosły 1, 2, 3, 10, że tutaj też tak będzie. I ja zaczęła jakby reklamować swoje zajęcia od tego, że mamy grupy dla dzieciaczków, dla tam dorosłych i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj nie ma dzieci, jak okazało się, że no, nie tańczą dzieci. I to dla mnie był szok, bo no, ja tym nie wiedziała. I na może tak w ciągu no, 5 lat, chyba z 5 lat, ja nie mogła żadnej grupy, na przykład dzieci jakby zorganizować, bo ich po prostu nie było. A tak jak kiedy jeszcze nie znasz języka, nie znasz, co ludzie chcą, to też to jest mega ciężko. Chociaż ja jakby zaczęła uczyć języka z prywatnie, tam chodziła do nauczycielki do polskiej, ale no tak nie za bardzo to szło. Język poszedł, kiedy ja zaczęła prowadzić zajęcia, do mnie zaczęli przychodzić dziewczyny z Polski i oni mi pomagali. Po prostu oni ze mną rozmawiali po polsku i ja prosiła, żeby oni mnie tam poprawiali, jak było, mnie było tak ciężko prowadzić też te zajęcia. I to mego, jak ty już zaczynasz gadać z ludźmi na co dzień, to oczywiście no to uczysz się szybciej tego wszystkiego. Tak. No ale i co jeszcze z tym środowiskiem jeszcze bym chciała, jakby czy miałaś jakiś pomysł, jak w ogóle, wiesz, jak się zapoznać ze wszystkimi, jak to zorganizować te początki swoje, abstrahując od prowadzenia zajęć, tak, ale bardziej jakieś takie gale, wydarzenie i tak dalej, bo pamiętam, że ty chyba też od razu dość szybko zrobiłaś ten, czy to się nazywało Dance Weekend wtedy, to było oczywiście na mniejszą skalę, ale pamiętam coś takiego. Tak, bo ja zaczęła tak pomyślała, dobrze, jak nie idzie z tymi tam no, grupami tak szybko, bo jakby no, trzeba coś robić. I ja zaczęła chodzić do Kasi Lidii, która prowadziła i prowadzi teraz Tribal, uczy Tribalu. Ja u jej chodziła na zajęcia, bo my z nią jakby tam jakby ćwiczyli, tak? Ja w grupie była u jej w grupie. Zatem zaczęła po prostu pisać dziewczynom, że jak widzę jakieś wydarzenie, ktoś coś organizuje, do ich pisała, że czy możemy tam wystąpić. I po prostu no, ja chciała oczywiście poznać dziewczyn, kto jest kto, żeby jakby mieć jakoś być w tym community. I jakby no tak, było fajnie, że bo zatem ja pomyślała, że dobrze, że zorganizujemy festiwal, ale to nie był taki festiwal. To był Dance Weekend, ale my nazywamy to zerówka. Bo było tak, że wynajmowali klub w Warszawie, taki no, nocny klub, i zorganizowali jakby party. I ja wtedy miała koleżankę, która z Białorusi, która też prowadziła zajęcie tribalu, ten American Tribal Style, i jakraz Kasia Lidia też dołączyła się do tego i ona też była u mnie instruktorką na tym pierwszym festiwalu, to moja koleżanka, i ja prowadziła dla belly dance'u, i my zrobili taką jakby party. Ja zaprosiła wszystkich dziewczyn, których wtedy znała, było bardzo dużo, bo przyjeżdżali ludzie i nie tylko z Warszawy, z innych miast, po prostu zatańczyć u nas na tym imprezie, to nie była taka gala, i impreza była i warsztaty, i jakby z tego my zaczęli wszystko. I później jakby już wtedy tak pomyśleli, no dobra, spróbujemy zrobić festiwal, ale też ja był taki mega problem, że ja nie wiedziała, że tutaj jest jakby naprawdę wielki problem z tym, żeby wynajmować miejsca, gdzie to zrobić. No, to nie tak, że dobra, okej, za tydzień robią coś i szybko to będzie jakby, no okej, zorganizuję. Nie. I ja wtedy, ja pamiętam jeszcze, że to był chyba kwiecień, i ja tak pomyślałam, we wrześniu robimy festiwal, i to był bardzo mały czas, żeby znaleźć tę przestrzeń. I wtedy bo problem okazało się, że wrzesień, początek sezonu. I we wszystkich szkołach, we wszystkich tych domach kultury, teatrach to zaczyna się rozkręcić sezon. I ja pamiętam, że my znaleźli teatr takim bufo, ale po prostu, że ich zespół wyjechał do innego miasta z, no, z tym z pokazem. I było po prostu, ten weekend był pusty. To tak, bo ja naprawdę, ja chyba z miesiąc dzwoniła codziennie po różnych, różnych, albo cenowo to była taka, no, kosmos. No, albo wszystko na full, i przepraszamy, nie ma, trzeba zapisywać co za rok, no, ale za rok,
Kto wiedział, że będzie coś tak, że tak. I zaczęło tego festiwalu, ale też, no, jak zaczynasz pierwszy festiwal, to wiadomo, wszystko jakby nie wiadomo, co, jak zrobić. Bo my na ten moment już tak trochę pojeździli po Europie, po różnych festiwalach i zobaczyli, jak ludzie to robią. Bo to nie było tak, że dobrze robimy, a jak to zrobić? Bo zawsze my patrzyli, jak kto co organizuje, kogo kto zaprasza, jak kto zorganizować te, no, warsztaty, w ogóle wszystko takie szczegóły. Szczegóły, kto jakby, oczywiście patrzysz na to, że co nie tak ludzie robią, żeby tego też nie powtarzać. No wiadomo, że chcesz zawsze maksymalnie być przygotowanym, ale no jakby ten pierwszy festiwal był jakby taki też był, nie był taki oczywiście duży jak teraz my mamy, ale był też, było dużo ludzi, było chyba z 3 dni, u nas była Ida Bogomolowa, Jamila, było dużo jakby instruktorek i ludzie poprzyjechali jakby, bo było dużo tych ludzi, którzy nas znają i poprzyjechali do nas, po prostu nas wspierać. A powiedz tak jeszcze, bo ty mówisz my, to rozumiem, że męża masz na myśli. Tak, Jak to tak. jest, że twój mąż w ogóle z tobą, że jemu się chce w ogóle w tym brać udział? Czy ty go musisz namawiać jakoś specjalnie, czy on od razu, od początku powiedział, że wszystko z tobą? A u jego też poszła ta kariera tak baletdansowa z tego Paryżu, bo było tak, że on w ogóle pracuje w sferze IT, tam z grafiką, jakby nie ma żadnego jakby powiązania z tańcem w ogóle. A my jak zaczęli z nim jeździć i on jeszcze na Białorusi, on też na wszystkich zawodach ze mną i on tak mnie nagrywał po prostu. My mieliśmy taką kamerkę małą, on mnie nagrywał dla mnie jakby tak, żeby mieć za tym filmik, bo wtedy jeszcze nie było takich telefonów dobrych, żeby można było nagrać. I tak okazało się, że jak my pojechali do Paryżu i tam był ten konkurs i coś u nich tam stało z ich kamerzystą, coś tam poszło nie tak, po prostu on nie przyjechał, kamerzysta nie przyjechał i ta organizatorka poprosiła, żeby Władimir nagrał i on to nagrał i z tego jakby on tak z tym pomyślał, a dlaczego nie spróbować jakby z tym jakby zarabiać na tym pieniądze, bo i tak my zawsze razem jeździmy. A Tak. jemu było w sumie to ciekawe, jakby robić te nagrywanko, wszystkie filmy. I my zaczęli jakby po prostu, jak gdzieś ja jadę na festiwal, mnie zaprasza organizatorka, to ja pisała, że jeszcze mam męża, który tam zaczyna tam swoją karierę, tak powiem, kamerzysty. I jego zostali zapraszać. I już teraz on jest taki po prostu znany, że No często tak. bez mnie jeździ tam sobie, tam na różnych wydarzeniach, bo ja też jakby, oczywiście, jeżeli mnie tam coś nie pasuje, nie zawsze mam wolny grafik taki, żeby pojechać, to on sam sobie spokojnie tam jeździ, nagrywa, pracuje i jakby to tak poszło. I on mnie oczywiście też pomagał organizować to wszystko, my jakby razem to No organizujemy. właśnie. Bo jakby sama by ja na pewno nie dała rady, bo to jest ciężko mega. Bo ja mogę, bo jakby jak w organizacji naszego festiwalu, ja zajmuję się artystami, wszystkim tam jakby komunikacją z ludźmi, a on robi plakaty, filmy, no czyli strony internetowe, to wszystko, co ja jakby nie Jest umiem i... standardowy podział raczej chyba. Tak, bo jakby... Okej, dobra, to wrócimy jeszcze do tych wydarzeń, ale teraz tak, wróciliśmy, znaczy przyjechałaś do Polski i te dzieci właśnie, chciałam zapytać o te dzieci, jak to się stało, no bo teraz jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która dzieci uczy, może nie jedyną, tam dziewczyny mają jeszcze jakieś pojedyncze uczennice, ale że ty masz grupę jakąś w ogóle z dziećmi i jak ty tego jednak dopięłaś? I w ogóle, no jak to jest z tym, czy ty lubisz w ogóle pracować z dziećmi, czy wolisz z dorosłymi pracować? Bo ja na przykład mówię, że ja nie chcę z dziećmi pracować, bo dla mnie to jest jakaś taka za duża odpowiedzialność i nie wiem w ogóle, wiesz, bo to na pewno nie chodzi tylko o tłumaczenie tańca, ale też o jakąś relację z nimi, nie? Tak, z rodzicami. Dokładnie, z rodzicami, więc jakbyś o tym opowiedziała, jak w ogóle ty tą grupę jednak zrobiłaś? A ta grupa to było w ogóle jakby ja oczywiście robiła różne reklamy, promo, tak, że tam zapraszam dla dzieci, że uczę dla dzieci, bo ja miała już materiały, bo ja pracowała z dziećmi i mogła coś tam wystawić, jakieś zdjęcia, filmy, bo jakby to było u mnie co pokazać. Ale jakby no, nikt nie był zainteresowany tutaj tym. I zatem wyszło tak, że ja pracowała w szkole, wynajmowała salę w baletowej szkole, neoklasyka, chyba kojarzysz, tak, neoklasyka. No i tam była grupa jakby dzieci z baletu, te maluszki takie, 6-7 lat wtedy im było.
I ja wtedy zaczęłam prowadzić tam grupy z moimi dorosłymi i zawsze nas było tak, że tam sala była nasza, gdzie my pracowaliśmy, ona była takim przejściem do drugiej sali, czyli wszyscy ludzie chodzili u nas przez naszą salę. I wieczorem, jak te byli wszyscy balety i tak dalej, i ja prowadziła Orient, to my zawsze tam tańczymy, bo dziewczyny przychodzili przed występem na zajęcie w strojach swoich, tam z Tak, tak. chustem i tak dalej, i te dzieci po prostu, jak i balet, oni tak siedzieli na tych salach u nas na sali i nie chcieli iść do domu. I zatem jedna z mam tych dzieci powiedziała, że ja może tam jakoś tam dla naszych dzieciaczków też. No i mnie była pierwsza grupa, ich było tam 3-4 dziewczynki, ale to były konkretnie z baletu, to nie były jakieś tam, to była grupa po prostu, która przychodziła najpierw na taniec orientalny, później oni szli na balet. I jakby i tak ich często zakręciło w ten taniec orientalny, że oni za 2 miesiące my już szyli pierwsze stroje, bo z dziećmi tak, im ciekawe, oni nie chcą nudno pracować nad techniką, im to nie ciekawe. Im trzeba zawsze z nimi non-stop coś robić, żeby im było to wszystko ciekawe. I jakby my tak, no, bo dla nich był przykład moja dorosła grupa. I oni jakby patrzyli na tych dziewczyn i chcieli, oni z nimi zaczęli tam gadać, pytać ich co, jak. I zaczęli też jakby tak w to wkręcać w ten taniec orientalny. A ja jestem taką instruktorką, że ja nie lubię, kiedy ludzie za długo ćwiczą na sali. Dla mnie tak, 2 miesiące i już musisz iść na scenę spróbować, bo No dla mnie właśnie. jakby to jej. Na tym polega rozwój. I jakby my zaczęli tak, że dobrze, dzieci oni nie boją się sceny, im nie jest problem wyjść na scenę, bo i tak oni byli już po balecie, już mieli niektóre doświadczenia występu na scenie. I my tak szybko ich zorganizowali, że oni od razu poszli tam na różne wydarzenia. Teraz na wszyscy wydarzenia jeździą te dzieci. Ale jakby było ciężko z tym, że z nimi trzeba, jak pracujesz z dziećmi, to trzeba jakby być nie tylko jakby instruktorką, trzeba po prostu być i psychologiem, i wszystko, i z koleżanką z nimi poskakać i tak dalej, bo na przykład teraz ja mam grupę dzieciaczków takich baby, 5 lat im, i to czasami tak, że oni nie będą stajali przez godzinę i ćwiczyć tam szyjmy albo coś, albo uczyć taniec. Nie, my z nimi uczymy taniec, kilka ruchów, i zatem tam stretching i wszystko, i zabawki i tak dalej, bo jakby. No to nie te osoby, które będą tak świadomie to robić w tej chwili. Oczywiście oni chcą tam pójść na konkurs, bo oni widzą tych starszych dzieci moich i chcą też stroi, chcą też wygrywać tam medali, bo jakby no wiadomo, że to dzieci, oni chcą wszystko, ale z nimi ciężko, bo zawsze po zajęciach z dzieci ty jesteś tak bez energii, bo już zmęczona. Godzina z dziećmi to jak 3 godziny z dorosłymi chyba. Ale No. to no. No i zatem i to jest jakby z dziećmi to jedno, bo ja bardzo kocham z nimi pracować, bo od nich zawsze taka dobra energia, no jakoś tak, no ja nie wiem, to u mnie tak automatycznie wychodzi, że ja po prostu ich lubię, oni mnie lubią, ale jeszcze trzeba jakby pracować z rodzicami, bo jakby decydują na wszystko rodzice, nie dzieci. Wszyscy te wyjazdy, stroje, zajęcia, wszystko, to muszą jakby i cały czas czasami, że z rodzicami jest nie tak łatwo jak z tymi dziećmi. No właśnie, ale to dlaczego tobie, oj, przepraszam, dlaczego tobie zależało, żeby tą grupę dzieci znaleźć? No bo tak jak mówię, tak, tutaj to w ogóle nie jest popularne, wszyscy się skupiają raczej na dorosłych, więc skąd ten pomysł w ogóle, żeby dzieciaki trenować? No bo na Białorusi u nas większość to dzieci tańczą taniec orientalny, dlatego że jakby mnie nawet nie było takiego, że ja muszę tutaj wprowadzić taniec dla dzieci, nie, jakby po prostu ja myślałam, że tutaj też są dzieci, które będą chcieli to tańczyć. I tak wyszło, że ich nie było i jakby, i no jak ja zaczęła to robić i to fajnie, że zatem jak ja poszła na ten program Mam Talent i tam też powiedziała o tych dzieciach i później zaczęli dzieci przychodzić, bo ludzie powiedzieli, a fajnie, że jakby to. Bo wiesz, taniec orientalny, on jest różny dla dzieci, to jeden taniec orientalny, dla dorosłych to inny. I jest dużo takich momentów, które na przykład nie można dzieciaczkom robić, bo jeszcze jak ich organizm rośnie, to oni nie mogą jeszcze robić niektórych rzeczy, bo jakby będzie szkoda to dla ich jakby to. I też jakby to trzeba o tym zawsze pamiętać, dlatego że to jest mega odpowiedzialność z tymi dziećmi. No właśnie. No, ale ja zauważyła, że na przykład jak oni szybko zaczęli, jakby
No, nie mogę powiedzieć, że od razu to dziecko będzie takim dorosłym dzieckiem, tak, ale ich ciało zmieni się i zmieni się w lepszą stronę, że na przykład rodzice tych maluszek, oni mówią, że dzieci zaczęli bardziej być płynnymi, już nie takimi sztywnymi, oni już jakby te ich jakby ruchy takie bardziej, oni zaczynają być po prostu inaczej wyglądają i to widać, że ich jakby figura troszkę zmienia się i ważne bardzo, jak zaczynasz, jak ty masz 5 lat, zaczynasz taniec orientalny, to jak cię będzie na przykład tam 15, to już nie będziesz taką sztywniakiem i za tym później, bo jak przychodzi dorosła osoba i to trzeba dużo, dużo czasu, żeby rozkręcić to ciało, tak, żeby ruchy były płynnymi na scenie. U dzieci to inaczej, za 2 miesiące niż robią te wszyscy te ręce tak ładnie, że ja nie umiem robić, jak oni to robią, te prace z tymi mięśniami i jak z nimi pracujesz, to nie wystarczy im szczegółowo, dobrze, teraz biodra idzie w przód, tył, tu, pod tym kątem. Nie, oni po prostu patrzą na ciebie i kopiują. Po prostu ważne im zawsze pokazywać, że ty tam robisz, tak? To samo jak z tej improwizacją. Ja z nimi tańczę, ja im nie mówię, że dobrze, to jest rytm taki, to jest rytm taki. Po co? Oni to nie będą pamiętać, oni nie rozumieją, o co chodzi z tymi rytmami. A nie słuchają muzyki i starają się jakby, dobrze, oni już zatem pytają mnie, a czy można łączyć ruchy między sobą? No, oczywiście, tam dawajcie, spróbujemy, tam akcenty robimy, bo te maluszki będą występować schronisem na żywo, O, impro, wow. i oni teraz ćwiczą, bo my też schronisem mamy jakby taki. No, jakby online, tylko nie online. On nam nagrywa filmy, gdzie gra, i ja im puszczam na zajęciach, i oni też na jego patrzą i myślą, niby on dla ich tam z komputera gra. I oni też już za każdym zajęciem oni zaczynają rozumieć, o co chodzi z tymi akcentami, bo tak ich nauczyć po prostu teoretycznie nie uda się, bo to nie, to tak nie działa. Super ciekawe. No tak, ja pamiętam, jak ja oglądałam, jak przyszła kiedyś do ciebie któraś twoja nowa dziewczynka mała taka, nie pamiętam, która dokładnie to była, ale oglądałam wasze pierwsze zajęcia i sobie myślę, Boże, no jak takie dziecko w ogóle nauczyć tańczyć? No przecież ona, wiesz, tam coś, tam rękę podnieść. A później chyba minęło właśnie parę miesięcy i ja oglądam ją i ona już tańczy normalnie i ja mówię, nie Tak. wierzę, jak ty to zrobiłaś w ogóle, przecież to jest niemożliwe. Mi się wydaje, że dużo cierpliwości takiej też trzeba, nie? No tak, ale jeszcze te dzieci, zatem rodzice mówią, że oni na przykład w domu, jak im coś podoba się, to oni w domu to robią. Bo ja z nimi mam na przykład, bo nie tylko dzieci, dorosłe też, oni trzymają tak palce. Oto, tak, to wszystko. I ja im zakładam tutaj monety. Jakby między palcem, żeby oni ich trzymali. I trzeba jakby, ja im mówię, dobrze, teraz konkurs, kto najwięcej wytrzyma te monety, żeby oni nie wypali z tych palców. I oni zaczynają to robić. I nawet w samochodzie cały czas to robią. W domu chodzą po prostu szase, tam z pokoju w pokój. Oni już tak, no, zaczynają to robić codziennie, codziennie, codziennie. I wtedy też jakby to oczywiście też działa. Bo No, oni w tym super. wszystkim zachwycony, a jak im Tak. pokazujesz strój, to w ogóle, jak ja było jeden raz, że ja miała z sobą swój strój, bo były próby po zajęciach, i oni, a co to? A ja mówię, no, że to mój strój, a pokaż. I to już było, a kiedy nasz będzie, no, wiadomo. Tak. Stroje to jest najlepsza motywacja. No, a jak powiedziałaś taką ciekawą rzecz, że właśnie to mi się też akurat bardzo podoba, tak, że tylko 2 miesiące ćwiczą i występować, bo Tak. też u nas w Polsce często jest tak, że wiesz, dziewczyny chodzą, chodzą 10 lat na te zajęcia i nigdy nie zatańczyły solówki, tak? I też ja zawsze namawiam, żeby jak najszybciej jednak na scenę spróbować, no bo no wydaje mi się, że fajnie jest się podzielić tym, tak, czego się uczymy i masz większą motywację też później, żeby się rozwijać. No tak. I też sobie myślę, że twoje uczennice, no większość chyba jednak wychodzi z tymi solówkami później, że bardzo ciśniesz dziewczyny, żeby jeździły na konkursie. Czy to jest coś tak, jakaś taka twoja, nie wiem, strategia szkoły, że bardzo ci zależy na tym, żeby twoje uczennice dużo jeździły po konkursach, dużo występowały i tak dalej?
Nie, oni sami to chcą. Jakby u nas tak, bo ja swoim przykładem pokazuję, że ja cały czas gdzieś jeżdżę i oni też chcą jeździć ze mną. Na przykład w tym roku w ogóle nasz sezon to mega. My i tak cały czas gdzieś tam wyjeżdżamy za granicę, a w tym sezonie my wszyscy moje wyjazdy, no oprócz Argentyny tylko, bo tam bardzo, bardzo drogo tam dojechać do tej Argentyny. Ze mną chociaż parę osób, ale jeździ na wszyscy wydarzenia jakby za granicę. I my tam jakby, no występujemy tam. Niektórzy jeździ i bez mnie, bo ja też nie mogę, bo oni oczywiście nie większość preferują ze mną, bo jakoś tak jak razem jedziesz, to fajnie zawsze, ale tak, no też ja nie mogę być na dwóch wydarzeniach jednocześnie, to my już tam dzielimy się jakoś tak, ale nie ma takiego, że dobrze, musicie gdzieś jeździć, nie, absolutnie nie ma, po prostu oni patrzą na mnie, patrzą na innych dziewczyn, kto co robi i oczywiście jak przychodzi nowa osoba, ona patrzy, że dobrze, moja koleżanka już zaczęła tam robić solówku, a ja, czym ja jestem gorsza, to ja też chcę i mnie tak bardzo dużo tych dziewczyn, które zaczęli przychodzić na taniec może tak z 3 miesiące temu. My już szykujemy solówku, u ciebie będzie jedna występować, debiut, szykujemy na Ja Salam. I ona już tak naprawdę, no ja widzę, że ten rozwój, bo jak jest cel, od razu inaczej to. Bo wiadomo, jak ćwiczysz tak dla siebie, no dobrze, może kiedyś zatańczę, może nie. A tak jak, dobrze, 17 lipca musisz wyjść na scenę, zatańczyć. I tutaj już zaczyna się strój, codziennie treningi i tak dalej, i oczywiście, no bo każdy chce jak wychodzić na scenę, być lepszą wersją siebie, nie chodzi o konkurencję, a po prostu, żeby za tym wystawić. Oj, halo, wycięło się coś. O, już, No. dobra, co się wycięło, ale już jest, no. No i tak jakby ja ich tak nie namawiam, nie namawiam, oni po prostu sami chcą, Okej. bo powinna być w grupie taka zdrowa konkurencja, bo jak ludzie patrzą, jakby oni inspirują się, dobrze, jedna zaczęła robić sobie nową, kolejną solówkę, robić, szyć nowy strój, to inna też chce oczywiście. I tak to, no, to fajnie tak. A jesteś surową nauczycielką? Jak już się zdecydują na te solówki, to tam je ciśniesz, czy tak? A, Nie, no tam ja zawsze ciśniesz. cisnę. Tak? No, zawsze. U nas także jakby, no, tak jak dla zabawy nie robią, bo ja mogę i czasami tak. Ja w sumie tak nie jestem taką, wiesz, instruktorką, która może tam krzyczeć, bo po co? Ja myślę, że no, nie ma sensu. Niektóre osoby tak potrzebują. Tam niektóre nawet u mnie na przykład jest Walentyna, która zawsze, Ala, Pozdrawiamy musisz na ją. mnie. No, musisz na mnie pokrzyczeć, jak ja coś nie Tak? rozumiem, bo wtedy to działa lepiej. Ale w sumie jakby, tak ja, no, ja tak nie krzyczę, po prostu my robimy, jakby ciśniemy tam szczegółowo, tak, bo jakby wszyscy wiedzą, dlaczego nie to robią. Nie ma takiego, że dobrze, jakby ja, że ja już przyszła na zajęcie, to ja muszę już pracować, a nie tak, że tam poleżeć na sali. Tak, wiem o co chodzi. Dobra, to przejdźmy dalej. Chciałabym, żebyś opowiedziała też, bo widzę co chwilę ciebie, że tam trenujesz też jakieś inne rzeczy i skąd to się bierze i co to jest i czemu to robisz i tak dalej. No to ja w ogóle zawsze tak lubię uczyć się sama, tak, żeby chodzić do kogo, być uczennicą, bo jakby dla mnie jakby na tym polega rozwój, bo jak ja nie będę tego robić, to co ja będę dawała ludziom swoim na zajęciach, to ja muszę też być zawsze jakby w formie przygotowana i dla mnie to ciekawe, bo ja dla siebie już odkryłam tak chyba może z 3-4 lata temu, że jakby jeden tylko styl taneczny dla mnie to nie jakby nie wszystko, co jakby nie starcza. Jakby taniec orientalny super, ale w jednym momencie mnie był taki jakby kawałek w życiu, że ja zauważyła, że dobrze, a co dalej? Jakby umiem to, tam uczę, jeździł, tam występuję, ale jakby jestem jakby zamknięta w jednym stylu. A ja chcę więcej, ja chcę coś jakby po prostu nawet orientalnym, żeby swój jakby styl jakiś wprowadzić, taki, żeby być jakby dobrze, że ja robię to o tak, tak, żeby. I ja zaczęłam jeszcze dawno chodzić tak na zajęcie, trochę na inny styl tańca, bo mnie bardzo, na początku mnie bardzo strasznie podobał się taki styl jak walk. Ale tutaj w Polsce w ogóle jego nie było, jak okazało się. Tylko jedyna rzecz, którą ja mogła ćwiczyć, to online. Ale no online ja nie lubię strasznie online'ów tych, dla mnie to nie. I ja znalazłam jednego z Kazachstanu instruktora, który Oh, wow. zaczął
prowadził te zajęcie, ale tak też przez przypadek jego znalazłam i chodziłam do jego na zajęcie i zatem zaczęła też, on mnie zrobił taką niestalówkę, po prostu takie kombinacje, które ja dodawałam w swoje tańce i ja pamiętam jeszcze ten czas, że Karolina robiła Nadinę Cairo by Night i ona mnie zaprosiła wystąpić na gali i ona poprosiła, żeby ja zatańczyła drum solo. No dobra, ja sobie uszyła tam strój jakiś i zrobiła choreografię z wogą z tym. I pamiętam, że dużo ludzi do mnie i na żywo podeszli, napisali, że a co to? Tak fajnie, że te ręce, to wszystko, co, bo to był nieorientalny, tak? Ja powiedziała, że no to taki jest styl i to fajnie i jakby zaczęło wprowadzić, dużo wtedy ludzie zapraszali mnie warsztaty prowadzić konkretnie z tym wogiem, a teraz ja już zaczęła robić latino, bo ja strasznie lubię latino, plus ono podobno do orientalnego, tam ta technika, ona totalnie inna, ale coś w tym jest też. I też ja chodzę sama regularnie, minimum raz w tygodniu na zajęcia z swoim instruktorem po latino. Chodzę też na stretching, no ale stretching wiadomo, wszystkim trzeba robić, nawet nie tancerom też No, to. nie wszyscy wiedzą, więc warto Tak, spróbować. no Warto robić. tak, warto robić. Chodzę na stretching i jeszcze chodzę na jazz funk, no bo tak, bo ja bardzo lubię miksować różne style. Ja nie lubię, bo ja nigdy w życiu nie tańczyła klasycznego tańca orientalnego, takiego egipskiego. Ja mam taki modern style i jakby w tym rozwijam się w tym stylu, bo dla mnie ważne, jakby ja lubię bardzo fuzję, jakby to wszystko i teraz też, bo taniec też rozwija się cały czas. To nie jest takie, że jak wtedy w klonie Żadzie i te monety. To kiedyś tak było, bo z każdym rokiem coś innego, innego, innego i wszyscy tańczą inaczej, jakby no. Ale jeszcze chyba na jakieś high heelsy, czy to jest ten fan? A ja chodziła trochę, to ten sam pan też prowadził mnie, ale po prostu high heels dla mnie, ja lubię, wiesz, bo ja nie lubię takiego seksi-seksi, tak, że tam po turlet po podłodze, bo ja bardziej lubię taki jakby modernowy styl w tym high heelsach też. I ja tańczę, bo ja często po prostu bez obcasów tańczę, te same high heelsy, tylko że my tańczymy, to nie wygląda jak high heelsy, to taki bardziej taki, no, z jazz funkiem połączona, ale to wszystko można na obcasach tańczyć, no ale mnie bardziej bies podoba się. No dobra, a zaczęłaś właśnie już trochę o tym mówić i teraz chciałam cię tak dopytać, bo mówię, że nigdy nie tańczyłaś egipskiego stylu, że bardziej cię interesuje fuzja i takie pytanie chciałam ci zadać, co jest jakby najbardziej dla ciebie inspirujące w tańcu orientalnym, dlaczego akurat tańczysz taniec orientalny, a nie jakiś inny, jaka jest według ciebie taka esencja jakby tańca i czego w nim szukasz dla siebie, ale też czego szukasz w nim u innych, jak oglądasz. No, w sumie jakby nie to, że po prostu tylko fuzję mnie interesuje, że po prostu taki modern, tak, Tak. modern orient i jakby ja zaczęła to, jak mówiłem na początku, że od tego serialu, tak, bo mnie bardzo podobało się w ogóle, jak to wygląda, to jakby nie sam taniec, ja nie patrzyła na sam taniec na początku, po prostu wizualnie, jak to wygląda, stroje, te ruchy fajnie i jakby to mi bardzo podoba się, że wszystko zaczęło się od strojów, tak, od tego, jak wygląda tancerka orientalna i jakby, a dalej już, bo to jest taki, najpierw ty wiesz, że na pewno, że to dla zdrowia bardzo fajnie ten taniec, dla kobiety to jest w ogóle ta płynność, to wszystko naprawdę to jest no mega, bardzo, bardzo dobrze. Nawet u mnie była taka, jakby taki feedback otrzymała, że te dzieciaczki, które do mnie chodzą, że te baletnicy, bo wiadomo, baletnicy wszyscy bardzo takie sztywne, chociaż tam rozciągnięte we wszystkie strony, ale oni naprawdę sztywne. I ja też pracowałam z baletną taką grupą, bo trzeba było im zrobić taniec do ich gali w stylu orientalnym. I zatem mama dziecka jedno powiedziała, że dostali taką jakby odpowiedź od instruktorki od baletu, nauczycielki, że jeżeli by nie taniec orientalny, to ona by nie stała taką płynną, bo ona zmieniła się w balecie i to bardzo jej pomogło być po prostu inną, stać jakby taki swój styl. Być w swoim stylu. I to fajnie, że jakby naprawdę to taniec orientalny, on rozwija bardzo ciało. I jakby mnie to podoba się i że on jest taki jakby
mega kobiecy, bo na przykład jakby nigdy nie tańczyła w życiu tam hip-hop. Ja tego nie lubię, tak? Bo to jest tako. A ja bardzo lubię tak powiedzieć dziewczynko, dziewczynko. I to jest jakby, no, taniec, ten taniec tego można, z jego, jak raz można dużo tego wszystkiego wziąć. I jakby, ale ja bardzo kocham uczyć się też od instruktorów, od nauczycieli z Egiptu, bo u nich jakby tam nie chodzi nawet o jakichś tam choreografiach, tak? Bo wiadomo, każdy ma swój styl, każdy ma jakby taki swój gust do tego, co zatańczyć. Tak, ale zawsze fajnie uczyć się takich ludzi, bo oni inaczej to czują muzykę, bo jakby to, jak to, jakby ty w tym żyjesz, tak? Bo jak ta tancerka, instruktorka z Egiptu, to wiadomo, na inaczej jakby to, jakby interpretacja tego tańca po prostu idzie jakby po różnemu. I to ja to bardzo kocham, jakby. A jak Ale. oglądasz dziewczyny? A? Na przykład, jak oglądasz dziewczyny na konkursach albo gdzieś, to co ci się najbardziej podoba? Jeżeli dziewczyna tańczy w takim egipskim stylu, ale w takim, wiesz, że po prostu wow, chcesz na niej patrzeć, patrz, to jakby tak, mnie bardzo podoba się, tak? Nie chodzi tak, bo można jakby po różnemu wszystko zatańczyć. Można zatańczyć tam pieśń estradową, tak, modern, inaczej, tak? Jakby w takim bardziej egipskim manierze, a można egipski zatańczyć tak, że po prostu, no, to będzie wyglądać nie za bardzo. To w zależności, jak tancerka pokazuje to, co ona chce pokazać, tak? Jak ten styl pokazuje. Bo wiadomo, że każdy z nas ma swój, jakby, swój personalny taki styl i to fajnie też, bo też można na przykład wziąć Golden Era i też po różnemu zatańczyć, tak? Bo kiedyś ja rozmawiałam z Julią Faritą, ona powiedziała, że na przykład Golden Era bardziej pasuje dla początkujących, że im łatwiej. Po prostu nie to, że pasuje, bo im łatwiej, bo tam jakby to inaczej po prostu ten styl wygląda niż na przykład jakby tańczyła tam na przykład Mierzance, tam profesjonalna tancerka na konkursie, gdzie ona, no, ona musi pokazać, żeby wygrać, ona musi pokazać maksymalnie, co ona umie, tak, swoje ciało, bo nie starczy tylko wyjść i zrobić przez 5 minut tam shimmy, hip dropa, jakby, no to, ale konkursy, występy to też różne No tak, rzeczy. no tak, to prawda. Dokładnie. A kto jest w ogóle twoim ulubionym wykonawcą, jeśli chodzi o taniec orientalny? No, jakby ja tak mam, ja lubię dużo kogo A to oglądać. kilka osób po prostu, jakbyś No, ja tu. bardzo lubię styl na przykład Davida Abrahama. Kto go nie No, lubi? mnie bardzo podoba się tak, jak on, bo mnie podoba się naprawdę bardzo argentyński styl, bo on Okej. inny, on absolutnie inny, absolutnie, po prostu on, no, jest osobno argentyński i Tak. osobna reszta. I jakby ja bardziej lubię taki styl. Też mnie podoba się bardzo, jak tańczy na przykład Daria Mickiewicz, jak jeszcze z tych czasów dawnich, kiedy ona tam pop song, bo teraz ona też zmieniła się styl, ale wcześniej bardzo, ja zakochałam się po prostu w pop song dzięki Darii Mickiewicz, bo to było, no, wow, dla mnie fajnie bardzo. Ja też lubię, jak wygląda na przykład Aleksiej Rybaszapka w tańcu, bo jego taki taniec, oczywiście on jest taki z fanem troszkę, tak, no bo on jest showmanem, ale też jak była, kiedy była u jego na warsztatach, to tam absolutnie inna osoba niż na scenie. Jakby, Ciekawe właśnie to jest, no, tak. I też ja kiedyś była na warsztatach u Khaled'a. I też on inaczej to, on jakby tak, ja nie mogę powiedzieć, że mi mega spodobało się to, jak on robi choreografię sami, ale nie o choreografiach wtedy szła rzecz, że on bardzo to robił taką jakby muzykalność, pracował nad muzykalnością ruchów, tak? I naprawdę wszyscy nauczyciele z Egiptu, oni bardzo zwracają uwagę na to, jak ty tą muzykę pokazujesz. Na przykład Wael Mansur, ja kiedy chodzę na jego do warsztaty, to ja inaczej słyszę tą muzykę. A on jakby, ja na przykład bym zrobiła absolutnie inaczej, na inne akcenty by zwróciła uwagę, on nie. I to fajnie, że jakby ty możesz jakby różne aspekty to tak pooglądać, a nie tylko być w jednym. A z twoim ulubionym nauczycielem, kto jest, albo nauczycielką? No tak. Tak dla siebie, na przykład ktoś, u kogo ty się uczyłaś i jakby najbardziej. No ja dużo kogo uczyłam się, ja tak za dużo warsztatów na przykład brała u Aidy Bogomolowej, mnie podoba się jej styl, bo ona też tańczy w takim modernie, jakby. No, bo widzisz, ja wszyscy tych, kogo nazywam, to takie ludzie, którzy tańczą modernowy styl, tak, nie Tak, egipski. tak, tak. Jakby, bo ja bardzo kocham Chociaż ten. Aida też tańczy fajnie, Beledi, No, tak. i ona też chyba się uczyła tam z nur i tak dalej, no to Mhm, kojarzę, tak. że
Ale tak, ciekawa bardzo jestem jej, bo w tym roku chyba 2 razy mi się uda pójść na jej warsztaty pierwszy raz i jestem bardzo ciekawa właśnie, jak ona. No, jej fajnie, bo ja była u jej na intensywie, ona robiła taki intensywny weekend kilka razy jeszcze do COVID-a i to było fajnie, że ona naprawdę tak zwraca uwagę na szczegóły, a na jej choreografii jest taki trudny, że ona robi ich szybkimi, czasami tam, no jakby miksuje to wszystko, ale naprawdę, no warto do jej pójść, bo dla mnie ważne tak, że jak przychodzisz na warsztat i jak wychodzisz z tego warsztatu i wszystko umiesz, no to nie. Dla mnie ważne, żeby ty wyszedł i nic nie umiał, żeby zatem, wiesz, przyjść na salę i to pracować z tym materiałem, bo wtedy jest motywacja zrobić. A jak ty już jakby było wszystko łatwo i jakby nic do siebie nie wzięła z tego, no to tak. No tak, coś w tym jest. Takie jeszcze pytanie dzisiaj dopisałam, nie miałam go na liście wcześniej i chciałam ci go zadać. Czy taniec to jest sport, czy sztuka? Dla mnie to sztuka, bo różne, ale ja powiem tak, że ja jakby i trenuję bardziej pod jakby sportowe warunki takie, no bo jak też ja mówiłam, zawsze swoim dziewczynom mówię, że open stage, gala to jedna rzecz, jak chcesz wygrywać, to musisz dostosować się do tego jakby, co jest teraz na rynku, tak? Bo na przykład jak wyjdziesz w kategorię pro z Golden Arrow, no to nie masz szansów naprawdę No żadnych. tak. Nawet jak super zatańczysz, nie. No bo to inaczej, tak? Bo zawsze wygrywa bardziej mierzance, gdzie ty możesz więcej pokazać swojego ciała. I jakby oczywiście to sport, bo ja była, jak zaczynałam na Białorusi, u nas to było sport. U nas nie było tak, że taniec dla siebie, nigdy takiego nie było. I to sport, 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 bo ty cały czas na tych zawodach jeździsz, jeździsz, jeździsz. I dla mnie to fajnie, bo jakby ja nie lubię tak dla siebie, bo jakby ja mam cele i też samo moi wszyscy uczennicy mają cele, jakby my tańczymy, uczymy się jakby na salach codziennie, sprawdzamy tam po dużo, dużo ilość godzin, ale jakby pod kątem takim jakby sportowym, ale też, no bo jest taka po prostu ta cieniutka grań, ta cieniutka tak jakby, że sport i sztuka, tak? Bo sztuka też po-różnemu, bo na przykład w Europie to bardziej tak ludzie z tego podejścia mają jak, no, jak sztuka. A jak przyjeżdżają inne dziewczyny tam z Ukrainy, z Białorusi, to oczywiście ich poziom inny, bo oni trenują inaczej. Nawet ja dostała taką, jakby rozmawiała z jedną polską znaną tancerką na temat poziomu po prostu, bo ona mnie zapytała też pro poziom mojej szkoły, to jak my tam ćwiczymy i tak dalej, że dlaczego tak ludzie długo chcą jakby tracić czas, tak, żeby być na sali. I ja jej powiedziała, że na przykład polskie tancerki, u mnie było kilka dziewczyn, ale takie oni dla siebie przychodzili. Oni nie chcą przychodzić na przykład tam 3 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, tam indywidualnie 2 razy w tygodniu, bo dla nich to za dużo. A u mnie na przykład tam dzieci, tak, moi wszyscy uczennicy, bo ja mam większość dziewczyn to z Ukrainy i z Białorusi, oni mogą siedzieć po 4, po 5 godzin pod rząd na sali, to okej. Okay. Jakby bez jedzenia po prostu i to normalnie, bo oni chcą, oni po prostu inaczej wychowane, tak, oni mogą ćwiczyć dużo tak i to jest okej. Okay. Dla ich A po to. co? Po co one chcą? Bo oni chcą jeździć na konkursy i jakby być jakby oczywiście z medalami, chcą też wygrywać i chcą jakby być po prostu nie gorzej niż inne. Bo zawsze jakby, jak dla mnie na przykład ważne, bo teraz dużo konkursów, gdzie nie ma podziału na przykład na początkujących, tak, albo tam, bo jest na przykład kategoria open, tak, tam na przykład drum solo, tak, a ja mam teraz dużo uczennic, początkujących, którzy chcą tańczyć drum solo i tańczą, bo my robimy z nimi choreografii, ale nie wiedzą, że dobrze, ja przyjdę na konkurs i będę w kategorii open z dziewczyną z mojej grupy pro, tak? Bo ja mam grupę pro i mam grupę taką średnio zaawansowaną. Dobrze, ja nie wiedzą, że ja będę konkurować z dziewczyną z grupy pro, ale no okej, okay, jakby dobrze, że ty będziesz z nią konkurować, ale ona, ta dziewczyna jako przykład, ty będziesz starać się być nie gorzej niż ona. Oczywiście, może teraz ty nie wygrasz, ale za tam parę konkursów ty będziesz jakby miała jakby taką motywację, żeby być na poziomie tej dziewczyny, nie niżej. Maksymalnie jakby iść do tego. A czy to nie prowadzi do tego później, że jak się nie wygrywa, to te dziewczyny bardzo się smucą, U mnie załamują? nie.
U mnie nie, bo ja ich tak jakby ja ich wychowuję w tym, że jakby ja ich nie namawiam, że ty jesteś najlepszą i tylko ty wygrasz, a jak nie wygrasz, to co, koniec. Nie, ja cały czas mówię, nie wygrasz i co z tego będzie, co, ty gorzej będziesz tańczyć, czy coś cię, ja na przykład cię powiem, nie, my po prostu zrobimy jakby taką pracę domową, dobrze, dlaczego ty teraz nie wygrałeś? Okej, musisz to nad tym popracować, dopracujemy, idziemy dalej, bo ja na przykład jak przyjechała do Polski, to ja teraz wynajmuję salę jakby tam w centrum Warszawy, a wcześniej ja u siebie na Pragie wynajmowała salę i to była szkoła tańca towarzyskiego. I tam pan i pani, oni z Ukrainy, ale oni już bardzo, bardzo dużo lat tutaj prowadzą tę szkołę. I kiedyś my tak rozmawialiśmy po prostu jak instruktor z instruktorem o poziomie, o konkursach i tak dalej. I ona powiedziała mnie tak, i to było bardzo fajnie, ja po prostu z tym teraz jakby tak i żyję, tak w tańcu, że z uczennicami, że my przychodzimy co tydzień, mamy jakieś zawody gdzieś tam. Okej, my idziemy na te zawody, nieważne na ile ty jesteś przygotowana, ty musisz pójść, zatańczyć, zobaczyć jak to poszło, wrócić na salę, popracować, pójść dalej. I jakby i widzieć ten rozwój, 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 żeby na każdym konkursie być lepszy niż na poprzednim, jakby dla siebie, bo później będzie ten czas, kiedy ty już będziesz wychodzić w kategorię tam zaawansowaną, i tam już oczywiście musisz jakby cisnąć mocno, ale na początku jakby okej, najpierw jakby sprawdzasz siebie, wiesz nad czym pracować, bo jakby ty będziesz wychodzić raz na rok albo 2 razy na rok, to nic ci nie daje. Bo tańczenie na sali to nie motywuje, jakby trzeba, żeby ty wyszedł, zobaczył innych. Dlatego my teraz z dziewczynami jedziemy na przykład na Cypr, jeszcze do Grecji, no my cały czas gdzieś tam jeździmy i tam fajnie, że ty możesz potańczyć z innymi dziewczynami, bo w Polsce wiadomo, my też na wszystkich konkursach jeździmy, bo dla mnie nie ma takiej opcji, że nie musisz jechać, musimy, bo trzeba bardzo być cały czas na scenie, to ważne dla tancerki, ale jakby cały czas na przykład też w tych samych kategoriach z tymi samymi osobami, non-stop. I to już też nie tak zawsze ciekawe. I czasami chcą ludzi z kimś innym pokonkurować, to też jakby fajnie. No, to prawda. No dobra, ale to powiedziałaś, że macie cele, że ty masz cele i twoje uczennice mają cele. Jakie to są cele? No, dla mnie cel jakby pomagać ludziom być lepszą wersją siebie, tak? Bo żeby było tak, że jak wychodzisz gdzieś na scenę, żeby to było jakby tak z tym, że no, wszystko jest okej, tak? Że nie ma takiego, że wyszła tam niedoczesana, niedomalowana, jakiś tam nieładny strój, jakby, żeby osoba czuła sobie bardzo pewna siebie na scenie, to ważne. Jakby oczywiście dla mnie cel w ogóle jakby, bo ja to moja praca, to moja jakby kariera, ja chcę cały czas rozwijać, pokazywać sobie więcej, 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 co ja robię, tak? Dlatego, że zawsze ludzie jak patrzą jakby nawet nie na mnie, a na moją pracę, na moich dziewczyn, że tam, o, fajne szkoły, fajne dziewczyny i zapraszają nas tam gdzieś tam za granicę i tak dalej. I to jest jakby to mój taki cel, jakby profesjonalny. A dla dziewczyny nie chcą być po prostu lepszą wersją siebie. Wiadomo, oni też na początku mówią, po co mnie te medale? Ja nie chcę tych medali. No ja mówię, zobaczysz, wyjdziesz ja jeden raz na scenę, zatem będziesz chciała też wygrywać. I tak, no oczywiście, zatem wychodzisz na scenę i chcesz więcej, 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 bo zaczyna się to dobrze, a ja też mogę, a dlaczego ona tak może, a ona tak może tam zrobić ten ruch ładny, a ja nie, to dawaj uczymy się, żeby też tak zrobić, no jakby dla ich taka cel. Plus jeszcze też, że nim nie mówili, że dobrze, na przykład te takie dziewczyny, które chodzą, takie starsze dziewczyny, tak, że przychodzą do pracy i zatem już na ich tam koleżanki inaczej patrzą i to oczywiście ty chcesz już być tam inną, taka, dobrze, ja jestem lepsza. Tak. No dobrze, ale nie, bo ja oglądam twoje stories czasami i po prostu nie wiem, już jestem przerażona w sensie takim, że ty znowu jesteś na sali, znowu i znowu z kimś i znowu sama. Jak ty w ogóle dajesz radę fizycznie, psychicznie? Czy ty nie jesteś czasami tym zmęczona? Czy nie masz tak, że Boże, ja chcę rzucić to i wyjechać w Bieszczady albo gdzieś tam, albo zmienić zawód w ogóle? Czy ty nie masz takich myśli nigdy? No, zmienić zawód nie, ale u mnie tak, że zawsze ja jestem zmęczony fizycznie, to wiadomo, bo jak tak trenujesz dużo, bo ja oprócz, jeżeli by to był tylko taniec, okej, ale ja oprócz tego mam jeszcze stroje, organizację i tego wszystkiego, bo jak dużo uczennic też, oni oczywiście od ciebie dużo energii biorą też i to, no wiadomo, to wszystko już czasami musisz po prostu posiedzieć w ciszy, ale u mnie tak, że mnie starczy czasami 1-2 dni, żeby odpocząć, jak tak fizycznie, tak, bo u mnie nie ma takiej
takiego, że dobrze, zakręcone, tak, że po prostu moralnie już nie daję rady. Nie, to bardziej chodzi o fizycznie, bo czasami naprawdę ja fizycznie tam czuję, że już nie mogę tam ruszyć nogą, ręką, bo muszę po prostu posiedzieć sobie spokojnie. Bo ja jakby tak cały czas na sali sama jestem, jakby sama sobą, już tak nie za dużo czasu prowadzę, bo nie mam kiedy. Tak tańczę codziennie z dziewczynami, non-stop te zajęcie, zajęcie, zajęcie. Czasami oczywiście sama dla siebie zostawiam tam parę godzin, ale to bardziej po zajęciach, jak już późno w nocy, tam już po 10 godzinie, żeby tam poćwiczyć. Ale tak po prostu tak, że mnie był taki jeden raz taki jakby kawałek w życiu, powiem, że to był rok temu. Najpierw organizacja Dance Weekend in Warsaw, to dużo wszystkiego było, zatem jakiś jeden, drugi, trzeci festiwal i też trzeba było każdego przygotować i ja zrozumiałam, że ja, jeżeli ja teraz nie wyjadę gdzieś na weekend, to po prostu ja już nie, ja chcę odpocząć od tego wszystkiego. I ja naprawdę tak pojechałam po prostu na weekend, mnie starczyło 2 dni, żeby nie potańczyć, tylko sobie dla siebie tam pospać, pojeść i tak dalej. I to jakby ja wróciłam, ja szybko wracam do kondycji, to jest jakby tak, okej, nie potrzebuję tam, wiesz, miesiąc, dwa, żeby tam, nie chcę widzieć tych ludzi, tych sal i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jakby okej. Czyli po prostu lubisz to i nigdy nie masz dość tak tańca jako takiego i tych konkursów i tych festiwali i tak dalej. Nie, jakby po prostu mam czasami tak, że o kurczę, ile mnie trzeba teraz zrobić, bo jak robię sobie list, to ja za 1,5 tygodnia wyjeżdżam na 3 tygodnie, bo mamy tam dużo wyjazdów z warsztatami i za te 1,5 tygodnia muszę uszyć jeszcze tam chyba z 5 strojów, zrobić dużo, dużo choreografii, żeby zostawić dziewczyn to wszystko ćwiczyć, żeby wrócić, bo teraz Dance Weekend w Warsaw, my robimy 2 nowe projekty scenicznych, do których też trzeba wszystko tam przygotować, ćwiczyć i tak dalej. I mnie zaczyna się to, o Boże, co zrobić, ja nie dam rady. Że czasowa, ale zatem dobrze, wdech, wydech, no ale co, no trzeba robić po prostu, od tego, że ja posiedział na kanapie, popłaczę, no nic nie stanie, naprawdę. No dobra. Czasami to jakby okej, mogę nie spać, bo ostatnie parę dni tam, teraz ja współpracuję dużo z dziewczynami z Polski, z strojami, robią tam stroje, szyję i ich też, oni za 2 tygodnie mają występ, swoją galę i ja muszę im uszyć tam 100-500 strojów i oczywiście tam już prawie to skończyła, ale ostatnio do 4 w nocy tak normalnie sobie mogę siedzieć, zatem na 9 pójść tam już na swoje zajęcie, na salę i no, to zrobić życie. Ja zawsze mówię, jedno zadanie na raz, po kolei, lista jest długa, ale patrzę tylko na pierwsze, dobra, zrobione, drugie, trzecie, tak wiesz. Nie, ja już wczoraj powiedziałam swojemu mężowi, że szkoda, że nie umiem nogami jeszcze kleić tych kamyków, bo mogłaby robić tam coś od razu na raz. Mogłabyś koty nauczyć swoje kleić. No, dokładnie też mogą robić, czasami nie pomagają, ale... Dobra, to opowiedz jeszcze, bo nie wiem ile tam czasu nam zostało, opowiedz jeszcze o Dance Weekend i o tym swoim, o swoim wydarzeniu nowym później, to może najpierw o Dance Weekend w ogóle, może też o tej edycji, co tam się będzie działo w tym roku i też tak może, wiesz, dlaczego ty w ogóle organizujesz ten festiwal, na czym ci zależy, żeby jakie to było wydarzenie, po co to robisz i tak dalej. No wiesz, moje wydarzenie, tak, że nie to, że to ja chciała, to ludzie chcieli, bo oni zawsze, no jakby tak rozkręciła się, bo no zaczęła robić, żeby tam coś zrobić, bo mnie było ciekawa dla siebie zaprosić instruktorów, od których by ja by chciała nauczyć się coś, tak, jakby to fajnie, ale w sumie teraz nasz festiwal tak rozkręcił się, że ja jestem, szczerze powiem, w szoku i jestem dumna z tego projektu, bo na przykład ta edycja, ona była sprzedana na 80% w ciągu 1 tygodnia. Ja nie robiła żadnej reklamy, bo zawsze my jak tradycyjnie otwieramy rejestrację i tam 10 promo pakietów tam w cenie, ale zawsze tak w ciągu 2-3 dni to ludzie wykupują. W tym roku za 3 minuty. Ja po prostu patrzę na ten telefon i nie rozumiem, o co chodzi. A ludzie naprawdę, ja napisała, że dobrze, o tej godzinie będzie otwarta rejestracja. I ludzie siedzieli o tak i piszą mi, Ala, 12.01, nie ma jeszcze rejestracji, co stało? Ja chcę być w tym liście z tych promo. I naprawdę, my tak sprzedali festiwal, że teraz jeszcze piszą do mnie ludzie, a my już na full tak, że ja już nie wiem, gdzie ich wstawić. Ja już zaczęłam liczyć, dobrze, jak ich postawić tak, żeby wszyscy zmieścili się, bo bardzo, bardzo dużo tych
chętnych ludzi i wszyscy biorą na full passy na warsztaty, chcą być, bo dużo mamy instruktorów, w tym roku nas 10 instruktorów i to też jakby 26 godzin warsztat i wszyscy zapisują, dzieci wszyscy na full passy, jakby to fajnie, dla mnie to jakby no jest taki sukces, że jakby ludzie chcą sami, ja nie muszę robić żadnej reklamy, bo jak tylko ja stawiam posta, to od razu dużo, dużo zgłoszeń, a ja muszę jakby zostawić też trochę miejsc, żeby dla tych, kto oczywiście tylko teraz, o, będzie festiwal, ja też tam chcę być, tak? I jakby ja nie robię reklamy, no bo nie ma sensu, bo ludzie tak i tak już wiedzą o tym. I było tak, że kilka razy już prosili ludzi zrobić jeszcze jedno wydarzenie, bo im bardzo podoba się u nas, oni chcą więcej, 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 ale jakby to wydarzenie nowe, o którym to będzie Championship of Poland, i jakby my po prostu, jakby nie było w ogóle celu go zrobić. W ogóle to było tak, że najpierw mnie Walentyna 2 lata kręciła po głowie, Ala, dawaj robić 2 razy na rok Dance Weekend, mnie bardzo podoba się, to jest fajnie, to tak dużo ludzi, dawaj, dawaj. Jakby mamy jakby nasz team, która pomaga mi wszystko zrobić, ale ja powiedziałam, no oprócz tego ja jeszcze mam dużo wyjazdów, ja cały czas gdzieś jestem za granicą i jakby to też czas. No i tutaj był w tym roku, ja robiła swoją Alia Team Show, jakby to taka jakby gala taneczna mojej szkoły, to nie jest jakby festiwal, nic, ale tak wyszło, że ludzie pomyśleli, że to festiwal. I mnie tak dużo pisało ludzi, że my chcemy zatańczyć, a jaki regulamin konkursu. Ja powiedziałam, że ludzie, to po prostu skromna gala taneczna moich uczennic, to nie żadny festiwal. To jakby taki, tak, my zaprosili jakby troszkę swoich tam gości, którzy i tak do nas przyjeżdżają, ale była przerażona, że ludzie po prostu przyjechali z Ukrainy, żeby zatańczyć na gali i wrócić do domu. Po prostu o tak. I ja, o Boże, no szok, ale to gala taneczna w szkole. I przyjechała do nas Katarzyna Olejnikowa, Paulina Ostrowska, jakby, czyli ta gala wyszła po prostu w dwudniowy taki weekend taneczny. I ja tak pomyślałam, dobra, jak tak dużo ludzi chcą, żeby było 2 razy na rok nasz konkurs, no to dawaj zrobimy. I tak postawa, że ja zrobiła postę, że będziemy robić jeszcze wydarzenie i już ludzie piszą, kiedy już możemy zapisywać. Ja, poczekajcie, najpierw Dance Weekend, później. Dajcie spokój. Ale to dasz jakiś zdradzisz nam rąbka tajemnicy, czy później dopiero się dowiemy, co tam będzie, czy będą... Później, będzie, później. Nic nie powiesz. Nie, ja jeszcze nie mam ustawionej takiej jakby linijki tych instruktorów. Już kilka mam, będą jakby takie znane gwiazdy, ale ja chcę zrobić po prostu inaczej, bo Dance Weekend dla mnie to tak, 4 dni. Główny cel to nauka, warsztaty, tak? Warsztaty, bo wiadomo, no wszyscy my chcemy na konkursie występować i mamy też już chyba z 300 występów teraz na konkursie i to nie wiem, czy może będzie więcej, ale w sumie ludzie jakby chcą uczyć się dużo i jakby to fajnie też, bo jakby dla mnie to najważniejsze, jak chce osoba uczyć się, to super, bo konkurs to konkurs, to wiadomo, jakby każdy może zatańczyć. I Dance Weekend to tak, że my jakby robimy show, my robimy taneczne projekty, na przykład ja tam robię z moimi dziewczynami z Chronisem, z Leandro, w tym roku będą nowe projekty i tak dalej, ale nowy konkurs, ten Mistrzostwa Polski, to będzie totalnie jakby związane na konkursie. Jak ludzie chcą konkursu, pomyślałam, no dobrze, dlaczego im nie dać tego konkursu? My będziemy robić jakby konkurs, to nie będzie obowiązku tak, że musisz zgłosić się na warsztaty, żeby brać udział w konkursie, bo na Dance Weekend ty nie możesz brać udział tylko w konkursie. A tam będzie możliwość, będą warsztaty na następny dzień dla chętnych oczywiście ludzi, bo i tak będzie dużo z zagranicy ludzi, to oni wiadomo, nie będą przyjeździć tylko na jeden dzień, oni będą tam przez cały weekend. I jakby będzie konkurs dla początkujących, ja myślę, że może będzie dla początkujących, może jakieś debiuty dodam, żeby u wszystkich była możliwość, bo u nas na Dance Weekendzie nigdy nie było początkujących i debiutów, bo nie było jakby potrzeby. Zawsze przyjeżdżali ludzie taki na poziomie średni i wyższy, i jakby nigdy nikt nie nawet te, które takim jakby jeszcze tylko dopiero zaczynają, albo oni idą na galę występować, albo idą jakby w kategorię to open i jakby tam tańczył jakby dla siebie bez celu takiego, że jak nie wygram, to będę płakać. No jakby nie. A na tym konkursie, na drugim, to my chcemy bardziej zrobić jakby konkurs. Nie będzie żadnej gali, po prostu będzie konkurs przez od rana do nocy i jakby troszkę inny format. Może, oczywiście, ja nie wiem, może na przyszłość to będzie też drugi Dance Weekend, wiesz, na 4 dni. A, no właśnie, a ty też zawsze Chronisa zapraszasz i tak dalej, co też jakby trochę odróżnia, tak, twój festiwal od innych, że jest mimo wszystko ta muzyka na żywo, czy to jest też jakoś tak dla ciebie ważne?
No bo chronisz, on już, można by powiedzieć tak, że on już jest w naszym zespole organizacyjnym, bo on już na tyle tak nas tutaj, no jakby lubię z nami współpracować, że my jeszcze nie skończyli tam jedną edycję, on już zaczyna ze mną gadać na kolejną, kolejną, kolejną. I jakby on jest po prostu, że ludzie chcą od niego uczyć się. Im bardzo podoba się, jak on gra, jak on prowadzi warsztaty i jakby ludzie, u nas na przykład, jak otwieramy rejestrację, to najpierw ludzie zapisują się, tak to pojedyncze warsztaty, do chronisa. U jego zawsze tak dużo ludzi, że on mnie na ostatniej edycji podeszł do mnie i powiedział: Ala, co mnie robić? 15 minut, a mnie jeszcze pół grupy nie zatańczyła, że mało czasu, jakby brakuje czasu, a bardzo dużo ludzi i to no fajnie, bo teraz będzie go chyba tam około 70 osób. Ja już powiedziałam, że musisz jakoś grupę mi robić, już teraz możesz sobie szykować to wszystko, bo no, bo wiadomo. I w tym roku my jeszcze wprowadzili taką nominację nową, Królewa Drum Solo, i nagroda będzie, że Chronis zrobię personalną muzykę, napiszę do tej królewej. No i jakby, no i on tak, i będzie jeszcze drugi jego, jakby to jego kolega, jego jakby, no tak, kolega z Grecji, z którym on gra, i on też przyjedzie, nie będą razem w duecie grać, chyba na konkursie też, na gali, jakby prowadzić warsztaty razem też, tak. Super. No, to jest fajne. Ale też jest tak, że ten dance weekend, właśnie jeszcze o to chciałam podpytać, że on jakoś tak się zrobiło, że bardziej jest taki międzynarodowy, takie ja mam przynajmniej wrażenie, nie? Że jest mało dziewczyn z Polski bierze w nim udział. I nie wiem, czy to też było jakoś tak zamierzone, czy to tak samoistnie się wydarzyło. No tak wydarzyło, bo u nas jest też jakby dziewczyny z Polski, które co rok przyjeżdżają. Fajnie, że też od nich mam dużo zgłoszeń, to fajnie, że oni tak chcą być tutaj z nami cały czas. Ale w sumie, bo u nas jeszcze jakby konkurs, ja dużo słyszałam takich jakby feedbacków, że u nas jest poziom konkursu bardzo wysoki i że tam zawsze przyjeżdżają tam dużo dziewczyn z Ukrainy, tam z innych krajów. I no tak, jakby u nas naprawdę poziom jest mega wysoki i ostatnio było tak, ja powiedziała rok temu naszym jurorom, że nie wiem, jak wy będziecie oceniać, bo naprawdę każdy zasługuje pierwszego miejsca, bo ta kategoria Pro Oriental to w ogóle był jakiś czad. Ich było dużo dziewczyn, ale wszyscy byli na takim poziomie, że naprawdę nie wiesz, tam różnica po prostu kilka balów między no, pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej jestem, ale jakby no, wiadomo, że pierwsze miejsce jedno, ty nie możesz dać wszystkim, chociaż wszyscy zasługują i to też jakby taka, może w minus tego, że te dziewczyny, które jeszcze nie za bardzo sobie dobrze czują na scenie i nie chcą konkurować, że nie chcą po prostu być na przykład ostatnimi, ale na przykład dla moich dziewczyn, a nie wszyscy, teraz moja grupa, te, które średnio zaawansowane, nie idą występować na konkursie z tymi zaawansowanymi, bo jakby nie idą z celem medal, nic więcej. Idą występować po prostu. Ja To zawsze jakby. mówię, jak moje dziewczyny, o, będę ostatnie. Ja mówię, i co się stanie? No i I co? co, umrzesz? Czy nie? Ktoś musi być ostatni. Co to, czy to znaczy, że będziesz gorszą tancerką? No chyba nie. No. Będziesz No wciąż bo wiesz, nie samo. zawsze myślę, że na konkursach dobrze, ona mnie na mnie patrzy, zatem będą o mnie gadać. Ja powiedziała, Tak. kto na ciebie patrzy? Nikt Kto pro ciebie to nie myśli. wnosi? Tak, wszyscy patrzą na siebie tylko. Ta, Dokładnie. dobrze, konkurentka popatrzy na ciebie, może tam przez minutę jeszcze pomyślę tam, albo może tam, no okej, okay, no niech to nie śmieje się, ale jak wywalisz na scenie, może ktoś, a tam dziewczyna wywaliła się. Już na jutro nikt nie będzie pamiętać o ciebie, bo każdy Dokładnie. skupiony na siebie, jakby wszystko No, jedno. to prawda, to prawda. Dobra, już zostało nam mało czasu, a jeszcze chciałam Cię tak na szybko podpytać o tą telewizję, bo rzeczywiście o tym zapomniałam. Dzisiaj coś tam wspomniałaś. Jak było w ogóle w Mam Talent? To w ogóle było jakoś, ja nie lubię takich, no jakby tych różnych takich TV projektów, takich jak typu Mam Talent, ale oni mi już przez 3 lata co rok dzwonili i zapraszali. A zawsze ja była na wyjeździe, bo u mnie zawsze lato to w ogóle taki czas jakby najintensywniejszy. A tutaj COVID, nic nie dzieje się, wszyscy siedzimy w domu. Znowu dostała do ich jakby maila, no i napisała, że no dobra, mam ten, bo oni mi podali tam chyba 4 terminy, kiedy tam te nagranie. Ja powiedziałam, że Castingi, ja mam tak. casting, ja powiedziałam, że mam tylko jedny dostępny, reszty mnie nie ma. I do mnie zadzwonił ten reżyser główny i powiedział, że ty już jesteś jakby już tam. Jakby casting to tylko tak
casting. Formalność. Tak, formalność. No i tak, i po prostu tam już wszystko było wiadomo, co i jak, i ja już poszłam po prostu dlatego, że ja, to był COVID, nie było występów, ja bardzo tęskniłam za sceną i chciała coś jakby, no, tańczyć, chciała tańczyć i poszłam do tego projektu, ale było fajnie, tam naprawdę było tak, że było takie podejście, że po prostu niby ja jestem tam taką gwiazdą, gwiazdą, bo tam osobno mnie dali tą przybieralnią. Cały czas osobno były dla mnie specjalne godziny prób, ze mną pracowali nawet interwiu, zatem nie powiedzieli, że nikt tak do uczestniczek nie przyjeżdża, do mnie przyjechali, robili ze mną interwiu, ten reżyser, który tam robił, i to było tak wow, my tutaj w Warszawie nagrywali, jakby razem Władimir nagrywał filmiki z nimi, tam wysyłał mi filmy, jakby, no była taka fajna współpraca, więc było jakby takie Czyli doświadczenie. zadowolona jesteś jako doświadczenie ogólnie pozytywne masz. Tak, mnie bardzo, bo ja tych konkursów takich, no bo to konkurs, tak, mam talent, tylko jakby taki konkurs, ale wiadomo tam, jak to wszystko na tych TV, ale mnie bardziej podobał się nie sam konkurs, proces konkursu, a to jakby backstage, to jak ludzie tam pracują, jakie mają podejście do ciebie, bo na przykład, kiedy był ten półfinał i mnie powiedzieli, że co będziesz tańczyć, zatem mnie dostała wiadomość, że będą u mnie tancerzy, którzy będą jakby na tle u mnie tam tańczyć, ja bym powiedziała, ja chcę dym, nie było w planie tego dymu, co było na scenie, ja powiedziała, ja chcę dym, tak, ja niedobrze, zamówili dla mnie specjalny dym, jakby zrobili wszystko, co ja chciała, ja im powiedziała, co ja chcę, co ja będę robiła i to było tak, no, A ty fajnie. tych tancerzy uczyłaś sama tam, co mają robić z tyłu, czy to ktoś? Nie, oni sami zrobili tam choreografię, zatem wysłali mnie filmy, pokazali, zapytali, czy akceptuję to wszystko, ja Aha. powiedziałam, że mnie tutaj nie podoba się, musisz to pozmienić. No i, ale te tancery, ja teraz właśnie z jednym z tych tancerów współpracuję, ten Adrian, który uczy mnie jazz funku, ja z nim jakby dalej, jakby mam jakby takie normalne, w normalnym życiu jakby my z nimi jesteśmy. Ciekawe. Ale czujesz też, że to miało wpływ jakiś na twoją karierę i tak dalej? Jak miałeś dużo jakiegoś, nie wiem, ludzi Ale pisali do ciebie, czy... pisali, dużo ludzi pisali mnie, jakby pisało dużo ludzi, że wow, super, pisało dużo, co ty robisz ze swoimi włosami, no takie, wiesz, dziewczyny pisali, pytali, zatem pisali o zajęciach, pisali, nawet już 2 razy do mnie pisali te z programu, które nagrywali mnie, żeby ja poleciła kogoś, kto z zagranicy, na przykład kogoś, bo oni mogli zaprosić, bo oni tam byli ciekawi, żeby jakiś facet przyjechał do nich, zatańczył na tym TV i oni mnie w Instagramie cały czas tam coś komentują, no po prostu zawsze coś tam było, tak. I dla mnie to było fajnie, że ja poznała innych ludzi, po prostu z drugiej strony pobyła, wiesz, bo Tak. jak ja sama też organizuję, nie też do mnie dużo pytali pro Dance Weekend, bo to był ten czas, kiedy byli organizacje festiwalu, a półfinał był po festiwalu i też ja im opowiadała, co ja robię, oni nawet, tylko nie wiem, tam oni chcieli też przyjść na Dance Weekend, te dziewczyny, które nie nagrywa, to tak dla siebie, wiesz, po prostu, bo my z nimi tam zaprzyjaźnili się i też to fajnie było. No tak, ale więcej się nie wybierasz. Jak No. dzwonią, że jesteś w finale, to wtedy. No i to było tak, bo wiesz, bo ja im powiedziała, że jakby nawet jak jestem w finale, no to chociaż dużo, bo ja byłam przerażona, był festiwal u Rosalii kiedy w Krakowie i to już minęło czas, jakby potem mam talent i do mnie jeden facet podeszł i powiedział, że ja pamiętam ciebie, znam ciebie, z tego mam talent, mogę zrobić z tobą zdjęcie i to było tak niesprawiedliwe, że ty nie byłaś w finale, powiedziała, no słuchaj, no wiesz, bez przesady. No to miłe chyba, nie? Fajnie. No. Jak gwiazda można się poczuć. Wyjść poza ten świat belly dance'u, tak? Tylko żeby No, właśnie inni no. ludzie też cię zobaczyli. No bo ludzie myślą, że Billy Denson jest taki, wiesz, bo jak zobaczył tam w Kairie, jak ktoś coś tańczy w tych klubach i myślę, że on jest taki, tak? Bo on różny, bo jest belly dance dla klubu, belly dance jest dla sceny, jest sport, jest sztuka, no to różne. Tak. No dobra, dobra, to ja mam wszystkie, słuchaj, pytania i może coś chcesz jeszcze dodać od siebie, nie wiem, słowo powiedzieć na koniec, a jak nie, to będziemy kończyć po prostu. No, teraz już mamy taki intensywny. W ogóle nasz polski belly dance już tak bardzo zmienia się, prawda? Już teraz więcej eventów, To więcej prawda. ludzi, to fajnie. Ale ja bardzo to lubię, jak dużo, bo kiedyś było tak, że ty możesz wyjechać tylko kilka razy na rok i zawsze jakby szykujesz tylko program do tego kilka razy na rok, tak? A teraz ty możesz prawie co tydzień gdzieś być i to Tak, fajnie. bo nawet później, jak masz taką przerwę, ja teraz tak miałam, że przez 4 miesiące chyba nigdzie nie tańczyłam i wychodzisz na scenę, no to też już inaczej się czujesz, tak gorzej, nie? Po takiej Tak, tak, przerwie. A tak. jak jesteś cały czas w tym, no to dużo, dużo lepiej się tańczy. No.
No, także fajnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Bardzo również. ciekawie mi było. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, no, u ciebie na festiwalu już Dokładnie. za miesiąc.